te kursy walut w złotówkach wynosiły tyle. 1 euro kosztowało tyle, 1 dolar tyle, 1 funt miał wartość taką. I czy 100 funtów wystarczy na zakup 120 euro? Czyli 100 funtów to jest ile? 4,59 razy 100 to się równa 459 zł. I teraz 120 euro to będzie 3,87 razy 120. To się równa 464,4. Czy te 100 funtów wystarczy, żeby kupić tyle? Nie wystarczy, więc to jest fałsz. Zapraszam na kolejne zadanie.